Dobra, sprawdźmy, co to jest za przesyłka. Nie ma nic. Reklama. Nie jest to sponsorowane, oczywiście. Sam zakupiłem za własne, długo czekałem, trochę to kosztowało. Są to dedykowane klapki w miejsce systemu PAIR z koreczkami, śrubkami, z tym wszystkim. Dlaczego tak? Już Wam mówię. Początkowo budżetowa wersja zakorkowania tego to są takie koreczki kupione w sklepie ogrodniczym do przewodów. Ale tak, to tak być nie może zostać. Chciałem uciąć kawałek przewodu po prostu tak krótko i zostawić go tam pod spodem. No ale to takie jest półśrodek rozwiązania i zabiera mi to miejsce. Szczególnie tutaj chcę uzyskać trochę przestrzeni na połączenia przewodów, innych rzeczy. Więc chcę to usunąć zupełnie na płasko, tak jak gdyby nigdy nie istniał ten zawór. Oczywiście można zrobić po prostu blaszki, coś właśnie w tym rodzaju, samemu wyciąć, ale powiem tak, ja nie mam do tego tyle takich warunków i cierpliwości, aby rzeźbić w tym aluminium. Po prostu wolę spędzić troszeczkę dłużej w pracy i zamówić coś gotowego, szczególnie, że była chwila przestoju na przesyłki i mieć to zrobione raz a dobrze. Dlatego zdecydowałem się wydać parę złotych na pasujący gotowy element. Natomiast jeżeli ktoś by pytał, po co to robię, to robię to tylko dlatego, żeby uzyskać tą mi przestrzeń, żeby mniej tego wszystkiego, tych przewodów, rurek tutaj było. Ekologia ekologią, nowe przeglądy techniczne przeglądami, zobaczymy, zachowam ten stary system PAIR w razie potrzeby, zobaczymy, jak to będzie. Montuję ten system i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście motocykla nie odpalę, bo jest zbyt rozebrany, ale nie powinno to wpłynąć negatywnie, przecież Honda Transalp 600 nie ma czegoś takiego zupełnie i też ładnie, pięknie pracuje. Jak zawsze w Transalpie, nie ma nic na szybko, trzeba zdjąć airbox, czyli obudowę filtra powietrza, trzeba to wszystko porozkręcać, zabezpieczyć gardziele gaźników papierkiem czy szmatką, żeby nic nie wpadło i to wszystko porozpinać i dopiero wtedy będzie jakiś dostęp. Czy będzie pełen dostęp? Zobaczymy. Zawsze drażniła mnie ta ilość tych połączeń, tych przewodów powietrza, wszędzie tutaj połączonych odm. I tak, tam widzimy już jedną tą klapkę. Teraz zostało tutaj odłączyć. Co tutaj nam trzyma? Tutaj na pewno nam trzyma. O, tu widzimy nasz drugi. To wystarczy to odpiąć. Okay. I można to wyciągnąć w całości. Mamy tak, ostatnio kleiłem tym silikonem czarnym tutaj, te kruczce, żeby to wszystko pouszczelniać. Tutaj klapka jest łatwo dostępna. Wężyk idzie sobie, tutaj spięte opasko, to jest ten wężyk. Więc ona tak naprawdę tutaj to za dużo nie przeszkadza, bo jest mocno przykryta obudową filtra powietrza. Ta druga tam pod skosem właśnie jest tam schowana i tutaj ona trochę przeszkadza jednak, zabiera trochę przestrzeni. Ta rurka jest tutaj, będzie z nią trochę zabawy, ale myślę, że sobie poradzę. Mówiąc o zaślepkach ogrodniczych, jest to mniej więcej coś takiego, można kupić w sklepie ogrodniczym do rurek i próbować w ten sposób to zatykać. To był pierwszy pomysł. Też musiałem tego poszukać. Teraz przymierzę, czy faktycznie udało mi się. Jeżeli ktoś by pytał, jaki to ma symbol, to powiem tak. Sporo czasu zajęło mi szukanie tych klapek po numerach seryjnych części różnych innych modeli motocykla, ponieważ pod hasłem Transalp Honda XL650V nie mogłem znaleźć. Gdzieś znalazłem w jednym miejscu, ale musiałem to po prostu porównać z numerami seryjnymi innych motocykli, więc tak na szybko nie podpowiem.
Trzeba poświęcić trochę czasu w internecie z godzinę szukania i można znaleźć. Odkręcamy. Nigdy tego nie odkręcałem w tym motocyklu. Więc to jest pierwszy raz. Zobaczymy, co tutaj nam to powie. O. Trudno, ale nie jest chyba aż tak tragicznie. Nawet nie będę tego wyciągał, tylko sobie to wyczyszczę papierem i zakładam klapkę. A co mamy w zestawie? No praktycznie mamy wszystko, tak? Mamy śrubki, mamy też korek do zatkania podciśnienia i blaszki. Już sprawdzam, czy to wszystko ładnie pasuje. Już oglądamy. Tutaj widać, to jest wyfrezowane. Tak jak tutaj rozstaw. Żeby to przymierzyć. Jak widać, rozmiar powinien pasować. No jest wyfrezowane po to, żeby tutaj te elementy mocujące zawór, tutaj jest na przykład taki łepek śrubki, mógł się tutaj schować. Bo chcemy zachować tą uszczelkę z zaworu. O, dlatego dorabiając płaską blaszkę, niekoniecznie uzyskalibyśmy tą płaszczyznę, a samemu szlifować, frezować w domowych warunkach no, trochę czasu by zajęło. Oczywiście przy tego typu pracach zawsze jest warto porównać, czy dostarczone śrubki nie są za długie. Tu widać, że są lekko krótsze, dodając podkładkę, więc mamy pewność, że nic nam tutaj się nie uszkodzi. Kręcając, zaraz znajdę podkładkę i to wszystko poskładam, więc to jest ok. Coś nie pasuje. Trzeba to sprawdzić delikatnie, czy gwinty są identyczne. Przeczyściłem gwinty. I teraz wszystko, można by było powiedzieć, że gładko wchodzi. Tak, wchodzi w miarę normalnie. Już sprawdzam klucz dynamometryczny. To jest M6, więc tutaj ustawiam 8 newtonometrów, mniej więcej przy tym cylindrze będzie łatwo. Przy drugim nie ma dostępu dla takiego klucza, więc będzie trzeba delikatnie z wyczuciem to dokręcić. Naprawdę to nie jest duża siła. I mamy gotowe. Ok, tak to mniej więcej wygląda klapka. Tak wygląda ten system PAI po zdemontowaniu. Więc sami widzicie, że zrobiło się tutaj troszeczkę czyściej. No gdyby te łebki były bardziej płaskie, co można też dobrać takie śruby, to by praktycznie było na płasko. Teraz tam głęboko, daleko trzeba jakoś sięgnąć. Kombinacje, klucz płaski, jedna śrubka będzie tu, fajnie. Druga będzie, no właśnie gdzieś z drugiej strony. I tutaj doskonale widać, że to jest odkręcanie śruby po pół obrotu kluczem płaskim, przekręcając klucz. Troszeczkę się z tym pomęczę, ale damy radę. Teraz zaczyna się zabawa. Klucz płaski zaczyna objeżdżać śrubę, ale jest jakiś dostęp, tylko objeżdża. Teraz tak, dłuższa nasadka nie podchodzi, z przegubem to też nie podchodzi. A więc taki dostęp jest skaszaniony, znaczy ten dostęp jest utrudniony, bo za bardzo tym nie mogę podejść z tej strony i tym za bardzo nie mogę podejść z tej strony. No, standard. Simon, najlepsze rozwiązania są zawsze tuż pod ręką. Używałem płaskiego, kombinowałem, bo myślałem, że tym nie dojdę, ale jeżeli nałożę tą nasadkę z grzechotką i przytrzymam palcem, jest idealnie i dzięki temu mogę to odkręcić. No pan Hilary, po prostu miałem go w ręce, a szukałem innych rozwiązań. Bywa. Tutaj podpowiem, że jeżeli ktoś będzie szukał po tych fabrycznych numerach części, no to mamy dwie różne klapki. I to może nas zmylić w Transalpie, to jest z przedniego cylindra, wypust idzie prosto, to jest z tylnego cylindra, jest zakręca, więc porównując to z innymi motocyklami,
Czasem bywa tak, że w innych motocyklach dwie klapki zakręcają i mają ten sam numer co 650 Transalp, a to niekoniecznie. No i mylne jest to, że trzeba zaufać albo po prostu zaryzykować, bo nie wiadomo, czy faktycznie będzie to ten sam rozmiar klapki. Tu się zapowiada, że jednak tak, ale szukając po numerach części, sprawdzamy, czy dany motocykl katalogowo ma te same numery części. Ileś motocykli z Hondy ma powtarzające się części. Tyle mogę podpowiedzieć, natomiast trzeba samemu pogrzebać. Jak widać, ta klapka w tym miejscu też całkiem dobrze pasuje, więc zabieram się w odwrotnej kolejności. A teraz, żeby to wszystko jakoś poprzykręcać tymi śrubkami z łebkiem impulsowym, może będzie lepszy dostęp, może nie teraz. W każdym bądź razie płytka jest płaska, więc będzie można spokojnie dojść kluczem i nic nie odstaje i to łatwiej przykręcić. Czasem tego typu narzędzia, co ja nazywam zabawkowe, Dexter powiedzmy, czy coś takiego, czasem w pracy używam. Grzechotka, gdzie wkłada się te małe końcówki, tak zwane bity, potrafią uratować też życie i tam głęboko to się udało grzechotko dokręcić, a tutaj z brzegu, nie wiem, czy nie będę demontował cewki zapłonowej, bo widzicie, sama końcówka ledwo wchodzi, albo kluczyk jakiś płaski, będę to dokręcał po prostu obok, bezpośrednio, bo nie ma dojścia. Udało mi się to tam włożyć na siłę, nie lubię takich rozwiązań mocowych. Po prostu widzicie, przewód wysokiego napięcia od cewki opiera się o klucz, ale można to dokręcić. Powiem tak, nie ma rzeczy niemożliwych, ale nie chciałem, bo mógłbym uciąć w tym miejscu klucz i bym miał dostęp taki, żeby ćwierć obrotu kręcić, ale nie chcę niszczyć kluczy. Ja nie mam starych kluczy, poza tym stare miękkie klucze mogłyby mi objechać. Dobra, mam już klapki założone, więc ten temat uważam dzisiaj za zamknięty. Zobaczę, co jeszcze mogę zrobić tego wieczora, bo już robi się późno. Mamy koszmarek wyjęty cały, tutaj widzę ten koreczek. Chowam go na przyszłość, mam nadzieję, że się mi już nie przyda, ale lepiej go mieć. I tak, skoro był mocowany tutaj z tyłu chłodnicy, i zajmował tyle miejsca, tyle przestrzeni z tym wszystkim połączeniem, to już mamy o tyle lżej i w te miejsce możliwe, że uda mi się zamocować dodatkowe bezpieczniki. Nie powinno stwarzać to aż takiego problemu. Mam nadzieję, temperatura, blaszkę dorobić i wykorzystać to miejsce na elektrykę, może w ten sposób, bo będą wtedy one zasłonięte za wentylatorem, z tyłu za silnikiem i te powietrze nie będzie bezpośrednio dmuchało gorące, aż tak gorące. Więc wstępny plan jest taki, żeby tutaj dorobić, a tu zrobić wszystkie połączenia wiązki. Tutaj właśnie, jak jest ten trójkąt teraz, jest bardziej dostępne to miejsce. O tu. I no taki jest plan, ale to wszystko trzeba jeszcze poprzymierzać parę razy i się zastanowić. Tak jak wspominałem, w zestawie jest też kapturek. No i fajna rzecz, dałem tylko drucik zabezpieczający sprężynkę, żeby to bardziej trzymało. Wchodzi na wymiar ciasno, więc sam teoretycznie nie powinien wyjść. No muszę tą sprężynkę otworzyć, wcisnąć i założyć z powrotem, bo jak widać nie wchodzi ze sprężynką. I wygląda to estetycznie, praktycznie i nie ma żadnej, nie wiem, żadnego przywodu, wkręconej śrubki, jakiejś nieszczelności, więc to jest fajne. Naprawdę ciasno to siedzi i nie ma zamiaru wypaść, więc jeszcze raz pokażę, ile mamy przestrzeni czystej. Teraz wygląda to po prostu tak jakby lżej. Oczywiście w zestawie mamy też dostarczony drugi korek właśnie do obudowy filtra powietrza, do airboxa.
Natomiast tutaj średnica, nie wiem, czy uda mi się to założyć, bo zbliżona jest ta średnica do średnicy wyjścia. Może spróbuję, może wejdzie i wtedy też potrzebuję jednej ręki i zabezpieczę oczywiście to pierścieniem zabezpieczającym. Tak, udało mi się założyć. Na wcisk dałem delikatnie, żeby zwilżyć, żeby był poślizg. WD-40. I teraz jak to wlazło, no to praktycznie trzyma się samo, ale dam pierścionek, tak jak mówię, dla pewności, żeby mi tutaj nie było żadnych nieszczelności przecież, bo nie chcemy, żeby tutaj nam to spadło i zasysało po prostu brudne, niefiltrowane powietrze. Dla mnie bomba. Oszczędność miejsca. Tylko też chciałem wspomnieć, że to jest właśnie odma do systemu PAIR. Tu. Ta druga odma, którą tutaj zabezpieczyłem i tu, to jest właśnie, żeby nam się nie myliło, to jest odpowietrzenie właśnie silnika, skrzyni korbowej, no całego tutaj systemu olejowego, więc tego nie możemy zatkać. To musi iść zawsze nam do filtra powietrza, bo to jest osobny temat, żeby te ciśnienie w środku silnika, oleju i tak dalej po prostu mogło wyjść, tak, żeby nam się nie robiło tam ciśnienie. Więc to jest osobny temat i nie mylmy tego właśnie z tymi klapkami, bo może ktoś po prostu pomyśleć, że to jest też odpowietrzenie. Nie, mamy tutaj jedno odpowietrzenie całej skrzyni korbowej, całego silnika. Może się mylę w nazwie, ale wiadomo o co chodzi. Więc klapki mamy na dzisiaj zamknięte. Oszczędność przestrzeni tutaj też nie ma odmy. A dalszy temat, przeodkładana w nieskończoność elektryka. Tu widzimy jakiś przewód ogrodowy od wody, coś było kombinowane, klejone. Więc w końcu też trzeba to wszystko ściągnąć i zobaczyć, co tutaj jest porobione w tym momencie, bo pracy będzie dopiero przy tym za moment. Oczywiście już nie dzisiaj, czyli w następnym odcinku. Jestem zadowolony z tego wszystkiego, że udało się tego pozbyć, pomimo że przegląd techniczny się zbliża. Trzymam kciuki, że akurat w tym roczniku motocykla do tego szczegółu może się nie przyczepią, może się nie dopatrzą. Co innego do tego katalizatora, którego nie ma, tak do głośności silnika może tak, do legalności licznika może tak, ale do tego może też. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, dlatego zachowam to na później. Tutaj jest skrzynka z częściami od Transalpa, więc ląduje to tu na poczekanie. A ja Was na dzisiaj żegnam. Myję rączki. Łapkę w górę możecie zostawić komentarz, możecie pisać co chcecie, możecie zadawać pytania, to normalne, będę miał chwilę, to odpowiem, może coś mi polecicie, wiadomo, że jak to sobie nagrywam, montuję, to jest opóźnienie czasowe, czasem nie ma tego opóźnienia, czasem na bieżąco mogę coś zmienić, tak samo jak przycisk świateł awaryjnych, czekam, zamówiłem już 3 tygodnie, przyjdzie inny, będę zmieniał, będę frezował ten hebel jako stacyjka, ciągle mam w głowie, żeby to zamontować, jeżeli to zamontuję, to wtedy usunąć to z półki, to wyciąć na równo, zeszlifować, pomalować. Ale kolejne pytania mogą dotyczyć tych mocowań przewodów, wtedy musiałbym coś znaleźć mocowane pod te śruby, tak zwany organizator, drucik przewodów, bo gdy to wytnę, tutaj mogę wyciąć na równo z tym i to zeszlifować. Nie powinno to wpłynąć na wytrzymałość półki, bo to jest mocowanie stacyjki, mocowanie solidne właśnie zabezpieczeniem kierownicy. To są takie plany, może to zostanie, nie mam pojęcia. Będę starał się zająć w końcu
elektrykowo, ten temat mnie irytuje. I tutaj znalazłem też dziurkę, więc prawdopodobnie też później zajmę się delikatnym jeszcze dołożeniem włókna od wewnątrz, nie od zewnątrz, żeby wzmocnić to miejsce, gdzie jest tutaj już dziurka. Zobaczę jeszcze to wszystko, ale myślę, że to będzie ostatni etap, kiedy zacznę pasować, malować, szlifować owiewkę. Teraz chciałbym już, mając to wszystko pościągane, zdjąć dosłownie sałowiązkę elektryczną, rozebrać, usunąć zbędne, niepotrzebne mi przewody, dorzucić, polutować rurki termokurczliwe, złączki, więc myślę, że to będzie jeszcze trwało i trwało. A ja Was, tak jak mówię, żegnam na dzisiaj i widzimy się wkrótce.